Nikt Cię nie potępił? Nikt, Panie. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Te słowa są dla nas bardzo pocieszające. Bóg nas nie potępia. Nie potępia nikogo, bez względu na ilość i na wielkość jego grzechów. Ale ten sam Bóg, który jest wielce miłosierny, mówi do nas, jak do tej kobiety, idź i od tej chwili już nie grzesz. Dzisiaj o miłosierdziu mówi się bardzo dużo. Nawet niektórzy uważają, że miłosierdzie to taka dymna zasłona, że można sobie grzeszyć, ile tylko wlezie, a Boże miłosierdzie i tak jest i ten cały bałagan moralny przykryje. Stąd wielu, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, myślą, że można sobie tak grzeszyć bez końca, a Pan Bóg jest miłosierny i tak grzechy nam odpuści. Drodzy bracia i siostry, nie możemy prosić o miłosierdzie, a jednocześnie dalej żyć w grzechu. Bóg jest miłosierny, to prawda, ale jest i druga prawda, że Bóg, który odpuszcza grzechy, który nas nie potępia, każe nam iść i przestać grzeszyć. To, że Bóg jest miłosierny, to my wiemy, ale problem jest inny. Jak my to miłosierdzie Boże mamy w życiu przyjąć? Bo za Jezusem szło wielu ludzi, ale nie wszyscy zostali uzdrowieni. I za Jezusem na pewno szła nie tylko ta jedna kobieta, może ta, którą przyprowadzono, ale tam musiało być innych cudzołożnic bardzo wiele. Ale nie wszystkie otrzymały Boże miłosierdzie. Nie wszyscy skorzystali z Bożej dobroci, nie wszyscy zostali uzdrowieni i nie wszystkim zostały przebaczone grzechy. Za Jezusem szli także dwaj niewidomi, którzy krzyczeli za Nim: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. A Jezus jakby tego nie słyszał, odwrócił się i szedł dalej. Ale oni nie dali za wygrane, oni dalej szli. Szli, choć byli niewidomi, musieli się potykać, ale szli. Szli, bo wierzyli, że Jezus może odpuścić im grzechy i może ich uzdrowić. I wołali, nie dawali za wygrane: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Czemu Jezus nie uzdrowił ich od razu? Bo On czekał na ich dojrzalszą wiarę. Kiedy ich wiara dojrzała, Jezus odwrócił się do nich i mówi: według wiary waszej niech wam się stanie. Jezus mierzy swoje miłosierdzie miarą wiary człowieka. Nie mamy wiary, nie mamy miłosierdzia. Jeśli nasza wiara jest duża, jeśli jest ogromna, doświadczamy wielkiego Bożego miłosierdzia. Ale jeśli nasza wiara jest mała, doświadczymy małego miłosierdzia. Myśmy wczoraj mówili dużo o konieczności słuchania Bożego Słowa, o czytania Pisma Świętego. Mówiliśmy o potrzebie naszej modlitwy. I kiedy człowiek rzeczywiście zbliży się do Boga na modlitwie, to doświadcza wielkiej grzeszności. I wtedy rodzi się w naszym sercu wielki niepokój. I tego niepokoju nie wolno gasić, bo ten niepokój jest twórczy. On porusza naszą wiarę. Właśnie Jezus daje nam miłosierdzie według naszej wiary. Im większa nasza wiara, tym większe miłosierdzie. Im mniejsza wiara, tym mniejsze miłosierdzie. Tak. Wiara jest nasza, ale i grzechy są nasze. I życie są nasze, i grzechy są nasze. I trzeba wielkiej wiary, aby te nasze grzechy zostały oddane Panu Bogu. Bo my często, jak ci niewidomi, jak ci dwaj niewidomi, idziemy za Jezusem i wołamy i nie mamy siły i wiary, żeby te nasze grzechy oddać Panu Bogu. Bo to my często spowiadamy się z tych samych grzechów, albo też dziesiątki lat trzymamy w sobie te same grzechy i tymi samymi grzechami ciągle się dręczymy, bo nie wierzymy,
że Bóg może nas uwolnić z naszych grzechów. Właśnie nasze grzechy są nasze i nasze słabości, nasze kalectwa są nasze. I one dalej pozostaną nasze, jeśli my nie będziemy mieli wielkiej wiary, dzięki której zostawimy to wszystko, co nasze i grzeszne, Bożemu miłosierdziu. Bóg jest wspaniały i miłosierny i Bóg nie pamięta naszych grzechów. Kiedy my idziemy do spowiedzi, Bóg naszych grzechów już po spowiedzi nie pamięta. Ale my się tymi grzechami często dręczymy, bo my je przez lata wyznajemy i nie do końca wierzymy, że Bóg może nam grzechy odpuścić. Jest taka piękna anegdotka. Kiedy do proboszcza przyszła pewna pani i przyszła, w zasadzie przybiegła z wielką wiadomością. Mówi: proszę księdza, śnił mi się Pan Bóg. I proboszcz nie wiedział, jak to osądzić, czy to rzeczywiście był Pan Bóg. I mówi: wie pani co? Następnym razem, jak się Pan Bóg pani przyśni, to proszę zapytać Pana Boga o grzechy proboszcza. Bo Pan Bóg wie wszystko i będzie znał grzechy proboszcza. Więc zapyta niech go pani o grzechy proboszcza i mi powie. Więc ta pani gdzieś po 2 tygodniach przylatuje z powrotem do księdza proboszcza i mówi: proszę księdza proboszcza, no i znowu śnił mi się Pan Bóg. A proboszcz mówi: no i co, i jakie są te moje grzechy? A ta pani mówi: Pan Bóg powiedział mi, że już nie pamięta. No właśnie, Bóg nie pamięta naszych grzechów. Kiedy mu je szczerze wyznamy, a Bóg je odpuści, Bóg do naszych grzechów nie wraca. Ale to my wracamy do tych samych grzechów. I my się tymi samymi grzechami męczymy i my się tymi samymi grzechami oskarżamy. Bóg jest miłosierny i Bóg nam grzechy odpuszcza. Ale Bóg, który jest miłosierny, mówi do nas: bądźcie miłosierni tak, jak ja jestem miłosierny. Jezus mówi: bądźcie miłosierni, jak Ojciec mój jest miłosierny. My nie tylko sami mamy być miłosierni. My nie tylko mamy wierzyć w miłosierdzie, ale sami także mamy być miłosierni. Jezus właśnie każe nam być miłosiernym. To Jezus każe nam otworzyć dłonie. Nie wolno nam rzucać kamieniami w grzesznika. Było wielu tych, którzy grzeszyło z tą cudzołożną kobietą. Ale kiedy Jezus zaczął pisać palcem po ziemi, to ludzie zaczęli odchodzić. I ewangelista podaje, co jest bardzo znamienne, że począwszy od najstarszych. Tak, co Jezus pisał, to my nie wiemy. Chętnie byśmy się dowiedzieli. Niektórzy mówią, że Jezus pisał grzechy tych ludzi. I pewnie tak, bo ci najstarsi, począwszy od najstarszych, wszyscy zaczęli odchodzić. Bo im człowiek starszy, tym ma więcej grzechów. I im człowiek starszy, tym więcej potrzebuje miłosierdzia. Bóg jest miłosierny, ale my także mamy być miłosiernymi. Naszym obowiązkiem, naszym zadaniem jest bycie miłosiernym. I każdy, kto doświadczył miłosierdzia, sam staje się miłosierny. Jezus, kiedy umiera na krzyżu, On nikogo nie przeklina, On nikogo nie wyzywa, On w nikogo nie rzuca kamieniami, ale mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. U ludzi prawdziwie nawróconych, u tych, którzy doświadczyli Bożego miłosierdzia, nie ma złości. Kiedy ktoś grzeszy, nie ma rzucania kamieniami, nie ma wyzwisk, ale jest pokorna, cicha prośba albo modlitwa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I dzisiaj tak naprawdę w świecie to nie brakuje Bożego miłosierdzia, bo Boże miłosierdzie jest, ale brakuje naszego ludzkiego miłosierdzia, bo to my nie umiemy być miłosierni wobec siebie. A dlaczego? Właśnie w świecie brakuje miłosierdzia, bo człowiek nastawiony jest tylko na przyjemność. A tam, gdzie szuka się przyjemności, tam nie ma miłosierdzia. To słynny nasz polski filozof Kołakowski pisał, że współczesna cywilizacja oparta jest na niewypowiedzianym, ale przyjętym założeniu, że największym czy też jedynym dobrem człowieka jest przyjemność. I to jest prawda. Myśmy dzisiaj
stanęli przed tym wielkim problemem, że naszym największym dobrem jest przyjemność. I dalej Kołakowski mówi, że dla chrześcijan to jest autodestrukcja. A Jan Paweł II za Kołakowskim pisał, że kultura przyjemności to kultura śmierci. Dlatego, że człowiek, który nastawiony jest na przyjemność, jest nastawiony negatywnie na jakikolwiek wysiłek. I dzisiaj ludzie nie chcą podjąć jakiegokolwiek wysiłku. Wszyscy chcą, żeby wszędzie i zawsze było przyjemnie. Ale tak naprawdę, drodzy bracia i siostry, czy może być matka dobra, jeśli ona jest tylko przyjemna dla swoich dzieci? Czy to jest dobry ojciec, który jest tylko przyjemny dla swoich dzieci? Czy dobra jest szkoła, w której nauczyciele są tylko przyjemni dla swoich uczniów? Czy dobry jest katecheta i ksiądz? Czy to jest uczciwy ksiądz, który jest tylko przyjemny dla swoich wiernych i nikomu nie zwróci uwagi? To nie będzie ksiądz. To będzie faryzeusz, to będzie człowiek zakłamany. Kultura przyjemności pozbawiła nas chęci do jakiegokolwiek wysiłku, chęci do ascezy. Dzisiaj wszyscy chcą być przyjemni. Dlatego jeśli mąż jest nieprzyjemny dla żony, to żona go zostawia. Jeśli żona jest nieprzyjemna dla męża, to mąż też wymienia sobie ją na inną. Wszyscy mają być przyjemni. Dzieci uważają, że rodzice mają być przyjemni. I w efekcie tego, że wszyscy dla wszystkich mają być przyjemni, ta kultura przyjemności przerodziła się w okrucieństwo. Bo ludzie dla siebie zamiast przyjemni w rzeczywistości stali się okrutni, bo traktują się jak narzędzie. I wielu młodych ludzi, wielu młodych ma chłopaka, dziewczynę, ale kiedy ten chłopak coś zawini, jest nieprzyjemny, zmienia na następną. Tak jak maskotkę. Maskotka ma być przyjemna, jeśli się już coś tam zmieniło, to bierzemy następną. Ludzie dla siebie są nieprzyjemni, bo chcą, aby drugi człowiek dostarczył mu przyjemności. I ludzie się właśnie rozwodzą i rozchodzą dlatego, w tych naszych rodzinach jest tyle później łez, dlatego że nikt nie chce podjąć ofiary, nikt nie chce podjąć trudu. Bo żona, kiedy uważa, że mąż już się jej znudził albo jej sprawia cierpienie, trzeba go wymienić na innego i tak dalej, i tak dalej. Człowiek przez przyjemność stał się egoistyczny. Ale to, że człowiek stał się egoistyczny, to jeszcze nie wszystko. Ta właśnie kultura przyjemności i egoizmu sprawiła, że człowiek stał się pusty i jałowy. Bo nasze dzieci są dzisiaj chowane tak, że mają wszystko. Mają wszystko, ale jednocześnie ze wszystkiego są niezadowolone. I nic ich nie cieszy. I nic nie sprawia im radości. Ewentualnie na chwilę. Stąd wielu młodych szuka czegoś głębszego i sięgają po narkotyki. Tak więc ta kultura przyjemności sprawiła, że dla nas dzisiaj najważniejsza jest zachłanność pieniądza. I wobec siebie staliśmy się obojętni. Ale to nie wszystko. Jesteśmy nie tylko puści i jałowi, egoistyczni, ale w rzeczywistości to my jesteśmy bardzo samotni. I dzisiaj człowiek, choć ma wielu ludzi dookoła, czuje się samotny. Nawet takie seriale są samotne w wielkim mieście. Właśnie z końcem tego wielkiego zblazowania jest pustka i samotność. Choć wielu ludzi jest dookoła, to czujemy się samotni, bo nikt nas nie rozumie. Uważamy, że nikt nas nie chce zrozumieć. I tak naprawdę to ludzie, którzy kiedyś żyli ze sobą razem, teraz zostali sami i czują się po prostu wykorzystani i są pełni gniewu. Dzisiaj jest wielu ludzi pełnych gniewu. Ludzi, którzy z nikogo i z niczego są niezadowoleni. Właśnie efektem tej wielkiej kultury przyjemności, że wszystko ma być przyjemne, stała się kruchość i depresyjność współczesnej cywilizacji. Właśnie to jest wielka choroba. Ta depresyjność ludzi, co drugi, co trzeci choruje na depresję.
I właśnie dzisiaj świetnie sprzedają się książki o depresji, jak wyjść z depresji. Ale już słabiej, albo w ogóle nie chcą sprzedawać się książki, jak nie wpaść w depresję. Jak nie wpaść w depresję. I właśnie my często bałaganimy przez całe lata. Żyjemy tak, jak chcemy. Niczym się nie przejmujemy. I nagle, kiedy wpadniemy w depresję, kiedy życie nam się znudzi i stoimy na granicy samobójstwa, wtedy nagle jednym dotknięciem czarodziejskiej różdżki chcemy z tego wyjść. Właśnie, bo my żyjemy nie tylko w kulturze przyjemności, ale żyjemy także w kulturze natychmiastowości. Jak nas coś boli, to my szybko pędzimy do lekarza. Jak nam da jakąś tabletkę, która nam nie skutkuje, to chcemy antybiotyk, bo to ma być już. Ja muszę być sprawny, jutro muszę iść do pracy. Kiedy boli mnie głowa, nie skutkuje jedna tabletka, to ja biorę garść tabletek, bo to musi zaskutkować. Ale kiedy, drodzy bracia i siostry, przychodzimy do kościoła, to tak samo się zachowujemy. My się raz chcemy pomodlić i chcemy, aby to natychmiast zaskutkowało. Ale niestety w życiu duchowym nie ma nic natychmiastowego. Tu nie da się nic zrobić natychmiast, bo w życiu duchowym ma być solidna i systematyczna praca. Pismo Święte mówi, że jesteśmy spragnieni Bożego miłosierdzia jak spieczona ziemia. Każdy wie, jak wygląda spieczona ziemia. Kiedy na spieczoną ziemię spadnie deszcz, to w ogóle ten deszcz nie wsiąka na tą ziemię. I z nami jest podobnie. Boże miłosierdzie jest i my go pragniemy, ale co z tego, kiedy my jesteśmy kiepską glebą do przyjęcia tego miłosierdzia? Właśnie w życiu duchowym nic nie da się zrobić natychmiast. Nic w życiu duchowym nie da się zrobić za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W życiu duchowym trzeba słuchać, trzeba się modlić, trzeba wołać, trzeba błagać. I nasz udział dzisiaj w tych rekolekcjach, w tej mszy świętej jest tego wyrazem. My chcemy się modlić, my chcemy wołać, my chcemy błagać, my chcemy tęsknić za Bogiem. Skoro świat próbuje nam kulturę przyjemności, to my tę kulturę, niską kulturę przyjemności możemy pokonać przyjemnością na najwyższym poziomie. Jest to przyjemność, która polega na pragnieniu Boga. Jeśli my pragniemy Boga, jeśli Boga szukamy, to my pokonamy to, co niesie świat, to, czym niszczy nas świat. Bo człowiek w życiu albo będzie pragnął Boga, albo będzie pragnął świata. Albo będziemy się modlić do Boga w życiu, albo będziemy się modlić do szatana. I albo będziemy tęsknić za Bogiem, albo będziemy szukać tylko swojego interesu. Właśnie myśmy przyszli tutaj, aby szukać Boga, aby pokazać, że my za Panem Bogiem tęsknimy. I my wiemy, że każdy z nas potrzebuje miłosierdzia. I kiedy staniemy przed Bogiem i szczerze przyznamy się do naszych grzechów, to zobaczymy, że to nasze serce przed Bogiem drży, że ono się lęka, że ono nas oskarża. I to jest dobre oskarżenie, ponieważ nasze serce jest inteligentne, bo to jest serce, które zostało stworzone na obraz Boży. Każdy z nas ma inteligentne serce, bo jest to serce stworzone na obraz Boży. Ale to inteligentne serce, które my mamy i które nas oskarża, ono nas nie leczy. Drodzy bracia i siostry, nie ma autouleczenia. Sam człowiek siebie nie uleczy. Nas może uleczyć tylko Bóg. Tylko Bóg może człowieka uleczyć. I kiedy człowiek staje przed Bogiem albo przed konfesjonałem i chce się wyspowiadać, to często ludzie mówią: proszę księdza, ja bym się tak chciał szczerze wyspowiadać, ale tak bardzo się wstydzę. I odpowiedź jest jedna: to dobrze, że się wstydzisz, bo wstyd jest ludzką sprawą. To znaczy, że ty jesteś dobrym człowiekiem, że masz w sobie duże pokłady dobroci. Wstyd jest naszym ludzkim odruchem.
Ale ten wstyd, jeśli powierzymy Bogu, to Bóg sprawi, że przyjdzie nam uleczenie. Stąd człowiek może swoje serce, to brudne serce, złożyć tylko w większe serce. A tym większym sercem jest serce Boże. Bo człowiek, kiedy sam zejdzie do swojego serca, tam nic nie znajdzie. My wszyscy jesteśmy bardzo grzeszni. Im głębiej zejdziemy do swojego serca, tym więcej tam będzie grzechu i bałaganu. Dlatego Bóg nie każe nam schodzić do swojego serca. Bóg nie każe nam dotykać swoich ran. Ale Bóg w Wielkim Poście każe nam dotykać Jego ran. Bo boskie serce Jezusa jest sercem otwartym, jest przebitym za nasze grzechy. I to boskie serce przebite, te rany boskie są ranami chwalebnymi. Nasze rany życiowe, grzechy, to nie są rzeczy chwalebne. Dlatego trzeba dotykać tego, co jest boskie. Tego, co może nas wewnętrznie uleczyć. Złóżmy więc, bracia i siostry, nasze ludzkie, grzeszne serca w serce Boże. I niech każdy z nas wierzy w to, że zło może wchłonąć i strawić, zniszczyć tylko Bóg i Jego wiekuista miłość, która objawiła się w sercu Jezusa. Amen.